Ofiarowanie Izaaka. Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze mojżeszowej, w rozdziale 22? O ofiarowaniu Izaaka. Bóg wystawia Abrahama na próbę. Abraham znajduje się teraz w stanie, w którym Bóg może poddać jego serce najcięższej próbie. W rozdziale 20 widzieliśmy, jak długo pielęgnowana w jego sercu przeszkoda czyli miejsce, które zachował dla siebie, nie pozwalając Bogu, by do niego zaglądał, została ostatecznie usunięta. Podobnie w 21 rozdziale wypędzona została niewolnica z jej synem, którzy stanowili kolejną przeszkodę w jego życiu wiary. Teraz jawi się nam na Najgodniejszym stanowisku, na jakim może zostać postawiona dusza, stanowisku doświadczenia z ręki Boga. Istnieją różne rodzaje doświadczeń: doświadczenia ze strony szatana, doświadczenia przez zewnętrzne okoliczności, ale najwyższy charakter noszą te doświadczenia, które pochodzą bezpośrednio od Boga, gdy On sam. Umieszcza swe umiłowane dziecię w piecu, by wypróbować autentyczność jego wiary. Bóg pragnie autentyzmu. Nie wystarczy mówić tylko Panie, Panie, lub idę, Panie. Serce musi zostać dogłębnie zbadane, aby nie pozostały w nim żadne pozostałości, obudy lub czego wyznania. Bóg mówi, synu mój, daj mi swoje serce. Tak czytamy w przypowieściach Salomona 23, 26. Nie mówi, daj mi swój umysł, rozum, swoje talenty, język i pieniądze, lecz swoje serce. Aby sprawdzić sprawdzian, aby sprawdzić aby sprawdzić szczerość udzielonej przez nas na tę łaskawą ofertę odpowiedzi, kładzie swą rękę na coś, co jest najbliższe naszemu sercu. Do Abrahama mówi: weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Pierwsza. Mojżeszowa 22,2 oznaczało to naprawdę dotknięcie tego, co najbliższe sercu Abrahama i umieszczenie w piecu ognistym. Bóg ma upodobanie w prawdzie, ukrytej na dnie duszy, jak mówi nam Księga Psalmów, 51, rozdział 6 werset. 51, Psalm 6 werset. Można mieć wiele prawdy na ustach. I na języku i mieć niemałe poznanie, ale Bóg szuka prawdy w sercu. Zwykłe dowody miłości naszych serc nie zadowalają go. On sam nie dał się nimi zadowolić, nie poprzestał na nich, lecz dał swojego jednorodzonego syna. A my? Czyż nie mielibyśmy dołożyć wszelkich starań, by złożyć przed nim wyjątkowe dowody naszej miłości? Do niego, skoro on tak bardzo nas umiłował, gdy jeszcze byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Nie zapominajmy jednak o tym, że Bóg okazuje nam zaszczyt, wystawiając nas na próbę. Nie czytamy nigdzie, żeby Bóg wystawił na próbę Lota. Lot został doświadczony przez Sodomę. Nie osiągnął nigdy takich wyżyn wiary, aby zostać doświadczonym przez rękę Pańską. Natomiast dla Abrahama, Sodoma nie przedstawiała żadnej wartości. I nie była dla niego pokusą. Jego rozmowa z jej królem w pierwszej Mojżeszowej 14, daje nam tego niezbity dowód. Bóg wiedział, że Abraham miłował go o wiele bardziej niż skarby Sodomy, ale on chciał pokazać to, kładąc swój palec na najdroższy. Jego sercu przedmiot: Weź syna swego Izaaka, swego, którego miłujesz. Syn obietnicy przedmiot tak długo żywionej w cichości nadziei przedmiot najgłębszej ojcowskiej miłości miał zostać teraz złożony w ofierze całopalnej. Oznaczało to autentyczne wystawienie wiary Abrahama na próbę aby okazała się cenniejszą niż złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci Bożej. Pierwszy list Piotra, werset siódmy z rozdziału pierwszego, mówi podobne słowa. Gdyby Abraham nie opierał się w swej prostocie całym sercem i duszą na Panu, nie byłby w stanie okazać tak bezwarunkowego posłuszeństwa względem tak trudnego rozkazu. Sam Bóg, Stanowił niezachwiane oparcie dla jego serca, i dlatego był on gotów, by oddać dla niego wszystko. Dusza, która znalazła wszystkie swe zdroje w Bogu, jak czytamy w Księdze Psalmów, Psalm 87, werset 7, bez wahania, potrafi opuścić wszystkie ludzkie studnie. Jesteśmy w stanie zrezygnować z pomocy człowieka i namacalnych należących do sfery stworzenia rzeczy, tylko w takiej mierze, w jakiej przez własne doświadczenie poznaliśmy naszego stwórcę, i ani odrobinę więcej. Wszelkie usiłowania, wyzbycia się rzeczy widzialnych na jakiekolwiek inne sposoby, na jakiejkolwiek innej drodze i na jakiejkolwiek innej podstawie, nic niż Moc wiary, która chwyta się rzeczy niewidzialnych, to daremne zabiegi, nic nie dające zabiegi. Jest to absolutnie niemożliwe, aby to zadziałało. Człowiek dopóty będzie trzymał kurczowo swego w cudzysłowie Izaaka, dopóki nie znajdzie swej pełni w Bogu, to do tego czasu nie znajdzie swej pełni Bogu. Człowiek będzie trzymał kurczowo swego Izaka, dopóki nie znajdzie swej pełni w Bogu. Jeśli przez wiarę jesteśmy w stanie powiedzieć: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą, to z pewnością będziemy umieli również dodać, Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Tak jak czytamy w księdze Psalmów, 46 Psalm, od drugiego do trzeciego wersetu. Oczywiście z tym tematem związane jest posłuszeństwo wiary Abrahama. I wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem jak czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, w dwudziestym drugim rozdziale, w secie trzecim. Nie ociągał się, śpieszę, a nie opóźniam się wypełniać przykazania Twoje. Wiara nie zatrzymuje się, by rozglądać się na boki, patrzeć na okoliczności i kalkulować możliwe konsekwencje. Wiara patrzy jedynie na Boga i mówi, jak niegdyś apostoł, ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał. Zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go Zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Tak mówi nam słowo Boże, zapisane w liście do Galacjan. Pierwszy rozdział, 15-16 wersetu. Gdy radzimy się ciała i krwi, nasze świadectwo i moc służby radykalnie słabną, gdyż ciało i krew nie umieją być posłuszne. Jeżeli chcemy być szczęśliwi i uwielbić Boga, musimy wstać wcześnie rano i w mocy łaski wypełnić rozkaz Boży, a jeśli słowo Boże jest przyczyną naszego działania, nada naszemu postępowaniu mocy i wytrwałości. Natomiast jeśli działamy jedynie pod wpływem jakiegoś zewnętrznego bodźca, Zaniechamy naszego działania, gdy tylko bodziec ten zniknie. Dwie rzeczy są absolutnie niezbędne do życia nacechowanego niezłomnym działaniem: Duch Święty, jako moc, i Słowo Boże, jako przewodnik. Tak więc, te dwie rzeczy są absolutnie niezbędne do życia nacechowanego niezłomnym postępowaniem. Duch Święty, jako nadający moc działaniom. I słowo Boże jako przewodnik. Obie te rzeczy miał Abraham. Od Boga otrzymał moc do działania oraz zlecenie. Jego posłuszeństwo oraz poddanie się woli Bożej miały zdecydowany charakter. Jest to bardzo ważne. Napotykamy wielu rzeczom, które wyglądają na oddanie. Ale w rzeczywistości nie są niczym więcej jak nietrwałą aktywnością woli, która nie jest podporządkowana potężnemu działaniu Słowa Bożego. Jest to bardzo ważne. Napotykamy wiele rzeczy, które wyglądają na oddanie, ale w rzeczywistości nie są niczym więcej jak nietrwałą aktywnością woli która nie jest podporządkowana potężnemu działaniu Słowa Bożego. Pozorne oddanie jest bez wartości, a duch, z którego pochodzi, szybko się ulatnia. Możemy stwierdzić zatem następującą zasadę. Każde oddanie, które wykracza poza wyznaczone przez Boga granice, jest podejrzane. Jeśli ich nie osiąga, jest niepełne i wybrakowane. Jeżeli znajduje się całkowicie poza nakreśloną przez Boga sferą, błądzi. Istnieją co prawda zupełnie wyjątkowe drogi i działanie Ducha Bożego, które unoszą się poza zwykłe granice, ale w takich przypadkach świadectwo będzie na tyle jasne i zdecydowane, że przekona każdą duchowo usposobioną osobę o ich prawdziwości i pochodzeniu od Boga. Takie wyjątki nie przeczą wcale regule, która mówi, że prawdziwe oddanie opiera się zawsze na słowie Bożym i kierowane jest przez Ducha Bożego. Bez wątpienia ofiarowanie własnego syna było aktem wyjątkowego oddania, ale musimy pamiętać, że to, co nadało mu w oczach Boga wartość, że to co nadało mu w oczach Boga wartość, to był fakt, że czyn ten opierał się na wyraźnym zleceniu Boga. Istnieje jeszcze inny aspekt, który znajduje się w ścisłym związku z autentycznym oddaniem. Jest nim duch uwielbienia. Ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, albo gdy oddamy Bogu cześć lub uwielbimy Boga, wrócimy do was. Tak czytamy w pierwszej mojżeszowej 22 werset 5. Prawdziwie oddany sługa nie spogląda na swą służbę i powierzone mu zadania, jakie by też nie były ważne lecz na pana, a to z pewnością wywoła u niego ducha uwielbienia. Jeśli miłuję mojego ziemskiego przełożonego, mało będzie mnie obchodziło, czy pucuję mu buty, czy prowadzę jego samochód. Jeśli myślę jednak więcej o sobie niż o nim, z pewnością wolał będę być jego kierowcą, niż pucy butę. Tak samo ma się sprawa w służbie niebiańskiego pana. Jeśli myślę tylko o nim, będzie mi obojętne, czy głoszę słowo, czy wykonuję namioty. Zasadę tę odzwierciedla zachowanie aniołów, aniołowi jest obojętne, czy Bóg posyła go, by jednej nocy wytępił całą armię, a czy aby otoczył opieką jednego dziedzica zbawienia. Sam Pan zajmuje jego myśli. Gdyby dwaj aniołowie zostali jednocześnie posłani z nieba, jeden aby sprawować rządy nad królestwem, a drugi, by zamiatać ulice, nie kłóciliby się ani przez chwilę o przydział obowiązków, a jeżeli tak postępują aniołowie, o ileż bardziej my powinniśmy tak czynić. W każdym razie, z całą pewnością sługa pański powinien być jednocześnie jego czcicielem, a dzieło jego rąk powinno być wykonywane z nieustanną modlitwą. Innymi słowy, do pracy powinniśmy przystępować zawsze w usposobieniu odmalowanym w słowach: Ja i chłopiec pójdziemy tam i oddamy cześć Bogu. W ten sposób zostaniemy zachowani przed odruchową służbą, w którą tak łatwo popadamy, gdy działamy ze względu na samą pracę i istniejące potrzeby, będąc bardziej zajęci nimi. Niż samym Panem. Wszystko musi mieć źródło w prostej, dziecinnej wierze w Boga i posłuszeństwie względem Jego słowa. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. Tak mówili do Hebrajczyków, 11 rozdział, 17 werset. Tylko jeśli żyjemy w autentycznej wierze, jesteśmy w stanie rozpocząć dzieło w miły Bogu sposób, kontynuować jej i skończyć w tym samym duchu. Abraham nie tylko postawił pierwszy krok na drodze, na której miał ofiarować swojego syna, ale szedł nią niezmienną wytrwałością. Aż osiągnął wyznaczone przez Boga miejsce, Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż, i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama, tak, Ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa. A gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I poszli obaj, i szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Tak czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, w dwudziestym drugim rozdziale, od szóstego do dziesiątego wersetu. Był to czyn wiary w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Nie było w nim krzty, pozoru, obłudy, czczego paplania wargami, podczas gdy serce pozostawało z dala od Boga. Abraham nie powiedział, idę, panie. Pozostając na miejscu. U niego każdy ruch i każde słowo przepełnione były autentyzmem. Łatwo jest czynić widowisko ze swojego rzekomego oddania, gdy nikt nie żąda jego dowodu. Łatwo jest powiedzieć: Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się. Ciebie. A przecież takie słowa padły w Ewangelii, według Mateusza, 26 rozdział, 33 i 35 werset. Ale trudniej wykazać się stanowczością, gdy nadchodzi pokusa, gdy Piotr, apostoł, został wystawiony na próbę, całkowicie zawiódł. Wiara nie mówi o tym, co zamierza uczynić. Lecz w mocy pana czyni, co potrafi. Nie ma nic żałośniejszego niż pycha i zuchwałość. Natomiast wiara działa, gdy jest wystawiona na próbę, a dopóki nie nadejdzie jej moment, zadowala się swym skromnym miejscem w ukryciu i w cichości. Nie trzeba nawet mówić o tym, że przez czyn wiary Bóg otrzymuje należną mu cześć. W całej historii Abrahama. Nie ma takiego wydarzenia, przez które Bóg zostałby bardziej uwielbiony, niż właśnie w kraju Moria. Tam Abraham otrzymał siłę, aby poświadczyć, że wszystkie jego źródła były w Bogu. Tak poucza nas Księga Psalmów, Psalm 87, werset 7. Opieranie się na błogosławieństwach Boga jest czymś zupełnie innym niż poleganie na samym Bogu. Opieranie się na jego błogosławieństwach, podczas gdy kanał, przez który płynął, pozostaje otwarty, nie jest żadnym wyczynem. Jest to coś zupełnie innego niż poleganie na nim wtedy, gdy kanał ten jest szczelnie zatkany. Znakomitość wiary Abrahama pokazała się w tym, że potrafił ufać Bogu i danej przez niego obietnicy odnośnie do niezliczonego potomstwa, nie tylko wtedy gdy Izak stał przed nim jako okaz zdrowia i męskiej siły, lecz że ufał mu równie niezachwianie wtedy gdy wiedział, że za chwilę ujrzy chłopca jako dymiącą ofiarę na ołtarzu. Rzeczywiście to było niesamowite zaufanie bez jakiejkolwiek domieszki, Abraham nie pokładał swej ufności częściowo w Stwórcy, a częściowo w Stworzeniu, lecz opierał się na mocnym gruncie, na samym Bogu. Sądził, że Bóg ma moc, nie licząc na możliwości Izaaka. Izaak bez Boga był niczym, natomiast Bóg bez Izaaka był wszystkim. Jest to ważna zasada, a jednocześnie test badający dogłębnie serce. Jak zachowuję się, gdy zauważam, że kanał błogosławień zaczyna wysychać? Ogarnia mnie panika. Czy może pozostaję wystarczająco blisko źródła, abym był zdolny przyglądać się z uwielbieniem i ufnością w sercu, jak wyczerpują się wszystkie ludzkie strumienie? Czy mam takie niezachwiane zaufanie we wszechmoc Bożą? Że jestem w stanie, mówiąc obrazowo, wyciągnąć rękę, wziąć nóż i zabić mojego syna? Abraham miał tę zdolność, gdyż jego oko spoczywało na Bogu z martwych wstania, ponieważ sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. Wiedział, że ma do czynienia z Bogiem, i świadomość ta w pełni mu wystarczała. Bóg nie pozwolił mu na zadanie śmiertelnego ciosu. Abraham posunął się do najśmielszych granic. Bóg łaski nie mógł przyzwolić na to, aby je przekroczył. Oszczędził ojcowskiemu sercu ból, którego nie zaoszczędził samemu sobie, wydając swego umiłowanego syna na śmierć. On wyszedł poza tę granicę. Niech jemu będzie za to chwała. Swego własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak mówi list do Rzymian. 8:32. Żaden głos nie odezwał się z nieba, gdy Bóg Ojciec złożył swego drogiego syna w ofierze na Golgocie. Nie, ofiara została dokonana, i to dzięki niej został przypieczętowany nasz wieczny pokój. I tutaj dochodzimy do takiego punktu, który moglibyśmy określić jako dowód wiary. Niemniej jednak dowód oddania Abrahama został złożony i przyjęty. Bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Mówi pierwsza Mojżeszowa 22, werset 12. Zauważmy, że Bóg mówi teraz wiem. Aż do tego momentu Bóg nie otrzymał dowodu. Wiara była obecna w sercu Abrahama i Bóg wiedział o tym. Tutaj jednak uczymy się ważnej prawdy, że Bóg swoje uznanie obecnej w sercu wiary opiera na dowodzie, który Abraham złożył na górze w kraju Moria. Wiara przejawia się zawsze w uczynkach, bo jaźń Boża w owocach, które rodzi. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynku, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Pyta w liście Jakuba, Jakub 2,21. Któż ośmieliłby się wątpić w jego wiarę? Jeśli odmówimy mu wiary, to Abraham jawi się na górze w kraju Moria niczym morderca i szaleniec. Gdy jednak uwzględnimy kierującą nim wiarę. Dostrzegamy pokornego, wiernego czciciela Pana, bogobojnego, usprawiedliwionego człowieka. Wiara musi zostać udowodniona. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Pyta w liście Jakuba 2:14: Jakub. Wyznanie bez mocy i owoców nie zadowala ani Boga, ani ludzi. Bóg szuka autentyzmu. I uczci każdego, u kogo go znajdzie. A co się tyczy ludzi, są oni w stanie pojąć jedynie żywą manifestację wiary, która przejawia się w czynach. Żyjemy w czasach wyznań religijnych. Mowa wiary jest na ustach wielu. Sama wiara, która uzdalnia człowieka, by zepchnął swą łódź z brzegu sprzyjających okoliczności i walczył z wiatrem i falami, nawet wtedy, gdy wydaje się, że pan zasnął na dobre, taka wiara to rzadka perła. Usprawiedliwiony z wiary i usprawiedliwiony z uczynków. Może dobrze byłoby powiedzieć kilka słów na temat całkowitej zgodności i harmonii, jaka istnieje odnośnie do nauki o usprawiedliwieniu pomiędzy Jakubem a Pawłem. Każdy czytelnik Słowa Bożego, który korzy się pod boską inspiracją Pisma Świętego, wie dobrze, że w tej ważnej kwestii nie mamy do czynienia z Pawłem czy Jakubem, lecz z Duchem Świętym, który posłużył się nimi, by spisali Jego myśli dokładnie tak samo, jak każdy się z nas posługuje piórem czy długopisem, by przelać na papier swoje przemyślenia. Niemożliwe jest, aby dwaj natchnieni przez ducha świętego autorzy sobie przeczyli. Istnieje zatem doskonała zgodność pomiędzy tymi dwoma apostołami. Co się tyczy biblijnej nauki o usprawiedliwieniu, jeden wykłada drugiego. Paweł podaje nam wewnętrzną zasadę. Jakub, widoczne dla otoczenia, praktyczne życie i postępowanie. Paweł postrzega człowieka w jego relacji z Bogiem. Jakub. W jego relacji z ludźmi. Potrzebujemy obu, gdyż zewnętrzna i wewnętrzna zasada to musi być spójność. Wewnętrzna zasada bez zewnętrznego życia to o wiele za mało. Podobnie, zewnętrznie przyzwoite życie bez ukrytej w sercu wiary nie ma ani wartości, ani mocy. Abraham został usprawiedliwiony, gdy uwierzył Bogu oraz został usprawiedliwiony, gdy położył na ołtarzu Izaaka. W pierwszym przypadku widzimy jego ukryte stanowisko, drugi przedstawia nam publiczne uznanie przez niebo i ziemię. Dobrze jest rozumieć tę różnicę. Nie odezwał się żaden głos z nieba, gdy Abraham dał wiarę obietnicy Boga. Pomimo, że Bóg widział tę wiarę i poczytał mu ją ku usprawiedliwieniu, natomiast gdy złożył na ołtarzu swego syna, Bóg mógł powiedzieć: Teraz wiem, i cały świat miał niezaprzeczalny dowód na to, że Abraham jest usprawiedliwionym człowiekiem. Gdzie obecna jest w sercu wiara, nie zabraknie również zewnętrznych czynów. Oddzielmy, na chwilę czyny Abrahama, które przedstawia nam Jakub, od jego wiary, o której mówił Paweł, i zadajmy sobie pytanie: jaką usprawiedliwiającą moc miałyby wówczas jego uczynki? Żadną. Cała ich wartość i skuteczność wynikała z prostego faktu, że były one zewnętrznym wyrazem wiary, na podstawie której Abraham został już uprzednio. Usprawiedliwiony. Istnieje zatem miła harmonia pomiędzy Pawłem a Jakubem. Głos ducha świętego zawsze brzmi jednakowo, niezależnie od tego, czy przemawia przez Pawła, czy przez Jakuba. Tak więc możemy przejść do wyniku doświadczenia. I dlatego powróćmy teraz do naszego rozdziału 22 z pierwszej księgi mojżeszowej. Godnym uwagi jest fakt, że doświadczenie wiary Abrahama prowadzi go do nowego rozpoznania charakteru Boga. Jeśli jesteśmy w stanie przejść przez nałożone nam przez Boga doświadczenia, możemy być pewni, że posiądziemy kolejne doświadczenie odnośnie do jego charakteru, co pomoże nam cenić sobie wartość prób i doświadczeń. Gdyby Abraham nie wyciągnął swej ręki, by zadać śmiertelne razy swojemu synowi, nie poznałby nigdy cudownych Boga skryjących się w imieniu, jakim nazywa się tutaj Bóg. Jachwe irek. Jachwe Irech. To jest Pan zaopatruje, lub Pan upatrzy. O czym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej? 22, 14. Tylko wtedy, gdy naprawdę jesteśmy wystawieni na próbę, odkrywamy, kim Bóg jest tak naprawdę. Bez doświadczeń pozostajemy teoretykami. Bóg chce tego uniknąć. On chce, abyśmy wniknęli w żywe głębie, jakie są w Nim ukryte, w Bożą realność osobistej społeczności z Nim, naszym. Panem. Z jakże innymi uczuciami i przekonaniami szedł Abraham z mori do ber Be jak bardzo musiało zmienić się jego postrzeganie Boga, Izaaka i wszystkich otaczających go rzeczy? Możemy śmiało powiedzieć błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, jak uczy nas list Jakuba 1,12. Próba czy doświadczenie to zaszczyt, jaki okazuje nam Pan. Nie jesteśmy w stanie oszacować choćby w przybliżeniu, ogromu błogosławień zebranych podczas prób i doświadczeń. Gdy człowiek znajdzie się w punkcie, że cała jego mądrość obróci się w niwecz, jak to zresztą dokumentuje nam Księga Psalmów, Psalm 107, werset 27, odkrywa, kim jest Bóg. Oby Bóg dał łaski, byśmy wytrwali w pokuszeniach, aby Jego imię zostało w nas uwielbione. Dochodzimy zatem do potwierdzenia obietnicy i chciałbym zamknąć już rozważanie tego 22 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, ale zanim to zrobię, chciałbym zwrócić uwagę na to, w jak łaskawy sposób Bóg docenia i wynagradza czyn Abrahama. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. A potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu Mego. Tak mówi nam przecież pierwsza księga Mojżeszowa, 22, wersety od 16 do 18. Słowa te. Pozostają w miłej harmonii z komentarzem Ducha Świętego odnośnie do z tego samego czynu Abrahama w liście do Hebrajczyków 11 i Jakuba 2. W obu fragmentach pisma sytuacja ta przedstawiona jest tak, jakby Abraham rzeczywiście złożył Izaaka w ofierze. O co chodzi? Abraham udowodnił, że gotów jest wyzbyć się wszystkiego oprócz Boga. Postawa ta uczyniła z niego sprawiedliwego człowieka. W obu fragmentach pisma. Sytuacja ta przedstawiona jest tak, jakby Abraham rzeczywiście złożył Izaaka w ofierze. Mówimy o Jakuba, drugi rozdział i Hebrajczyków 11. I my doskonale wiemy, o co chodzi. Abraham udowodnił, że gotów jest wyzbyć się wszystkiego oprócz Boga. Postawa ta Uczyniła z niego sprawiedliwego człowieka. Wiara jest w stanie wyrzec się wszystkiego, tylko nie Boga. Ma głęboką świadomość, że w Bogu jest pełnia. Dlatego też Abraham był w stanie docenić słowa: Przysiągłem na siebie samego. Te cudowne słowa, na siebie samego, były wszystkim dla tego męża wiary. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiądz, na siebie samego. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. List do Hebrajczyków, szósty rozdział, trzynasty werset oraz od 16 do 17 wersetu. Słowo i przysięga żywego Boga powinny położyć kres wszelkim od, odzewom i sprzeciwom ludzkiej woli i stać się dla duszy pewną kotwicą pośród niepokoju tego świata. Musimy wciąż na nowo osądzać się z powodu niewielkiej mocy, jaką obietnica Boża ma w naszych sercach. Bóg daje obietnicę, a my twierdzimy, że dajemy jej wiarę. Nie jest ona jednak trwałą, niezachwianą rzeczywistością, jaką powinna być, i nie czerpiemy z niej pełni pociechy, jaką pragnie dać. Wy, jak małym stopniu, jesteśmy gotowi, by w mocy wiary ofiarować naszego Izaka. Prośmy Pana, żeby w swej dobroci darował nam głębszy wgląd w błogosławioną realność życia wiary, abyśmy byli w stanie lepiej zrozumieć znaczenie słów, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza, jak mówi nam pierwszy list Jana, piąty rozdział, czwarty werset. Tylko przez wiarę jesteśmy w stanie zwyciężyć świat. Niewiara stawia nas pod panowaniem rzeczy doczesnych, daje światu przewagę nad nami, podczas gdy dusza, która przez pouczenia Ducha Świętego poznała bogactwo Boże, jest zupełnie niezależna od tej Ziemi.